To był trudny rok, proszę Państwa. Generalnie rzecz biorąc, no, pacjentów jest dużo. Jesteśmy tak dużą jednostką, jedną w regionie, także praktycznie wszyscy pacjenci w ciężkim stanie trafiają do naszego szpitala. My staramy się, że tak powiem, sprostać temu zadaniu. Jakie inwestycje udało się zrealizować? Inwestycje przede wszystkim sprzętowe. Zakupiliśmy i jesteśmy w trakcie zakupywania różnego rodzaju sprzętu. Teraz staramy się o dofinansowanie na zakup neuronawigacji, żeby, że tak powiem, rozszerzyć naszą ofertę, szczególnie onkologii neurochirurgicznej. No i miejmy nadzieję, że nam się to uda. A od 13 stycznia tego roku w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej działa także Centrum Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi. W dalszym ciągu dyrekcja poszukuje także specjalistów, w szczególności lekarzy chorób wewnętrznych, geriatrii i pediatrii. A temat służby zdrowia poruszony został w ostatnim czasie m.in. podczas uroczystej inauguracji ponownego sprawowania mandatu przez senatora Krzysztofa Mroza. My dopytywaliśmy przede wszystkim o lotnicze pogotowie ratunkowe. Pogotowie, lotnicze pogotowie, i na jakim etapie jest? No na razie jesteśmy na etapie bardzo wstępnym, dlatego że sprawa jest trudna. Mam wsparcie pana marszałka Karczewskiego i pana wiceministra Kraski, wiceministra zdrowia. Tutaj jest kwestia, aby była alternatywna baza na Dolnym Śląsku, bo obecnie jest jedyna baza we Wrocławiu. Mamy ten argument, że tutaj mamy Karpacz, Szklarska, bardzo dużo turystów. A powodem wezwań lotniczego pogotowia ratunkowego są nie tylko wypadki w górach, ale także te komunikacyjne i pomoc ich ofiarom.